Zostawiliśmy nasze radio Tok FM Eurokoncita obrotowe. Nasze radio latające, ruchome, nasze radio Tok FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. I o Czarnym Romanie, i o Makrynie Mieczysławskiej, i o Rysi. A czego tu nie ma w naszym radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. U nas wszystko jest. Która nawet nie tyle chodzi, co biega po naszym mieście, głównie w dystrykcie głównych ulic Warszawy, czyli samocentrum. Że ludzie takimi rzeczami się zajmują zamiast czytaniem Pisma Świętego Biblii. To jest jego skromny świat, jego własny, jego osobisty. Dlaczego ludzie się naśmiewają właściwie z samych siebie? No bo tutaj lepszego psychologa nie potrzeba. Dziecko ci powie, że ten, kto komu co złego życzy, no to go to spotka. No, że jak ktoś kogoś krytykuje i ocenia, to ze swojego punktu widzenia. Taka do niej babka była tutaj w Gittenbanku i tak mi się nie podobała wyjątkowo, że taka była czarna i taka brzydka i jeszcze taka durna. Ja mówię, po co pani te pożyczki są różne potrzebne? Czy pani chce tak samo zrobić, jak zrobili w Milenium, że ze 7 pożyczek zrobią jedną pożyczkę i że trzeba płacić za jedną? No. Także do Gittenbanku powiedziałam, proszę pani, tu przychodzą same stare dziady, wy nie macie nic ludziom do zaoferowania, ta pożyczka 2000 to jest nieprawda, bo wy takiej pożyczki w ogóle nie dajecie, ale jak przyjdzie taki stary dziad, któremu zabrali 8000, ma tylko już 2 i dobrze zrobili, to jemu dajecie pożyczkę, bo macie światłowody pod nim podłożone, światłowody, i on na pewno wam zapłaci, macie taką gwarancję. Tam udajecie pożyczkę na 2000. Po co? Robicie złą robotę, a jeszcze na dodatek durną robotę. Dlaczego chodzi tak szybko i dlaczego jest ubrany na czarno? Jedna z tych teorii mówi, że Czarny Roman to cinkciarz, czyli osoba, która jeszcze w latach 80. handlowała a to dolarami pod bankiem, a to złotem. Właściwie no, trudniła się takimi szemranymi interesami. No i Czarny Roman podobno zbankrutował i w związku z tym no, nieco oszalał.